No to rozpakujemy sobie razem te kamyczki, które wczoraj kupiła. Kupiliśmy, bo każdy sobie kupił jakieś swoje. No i zrobiłam dziurę. Nieważne. Widzieliście, jak tam pan przy ladzie rozpakowywał, rozpakowywał. Jak tam pan przy ladzie podpisywał kamyczki nam. To będzie nam trochę łatwiej. Za wszystko, słuchajcie, daliśmy 38 funtów, bo tak, tu jeden kamyczek, tu jeden, a tu sobie jeszcze ten wezmę, a to ja sobie ten wezmę, a to dla niego jeszcze ten będzie i tak wyszło, że 4 dychy na kamyczki. Tu jest, to jest fluoryt, tak, to jest fluoryt, mój, to jest mój fluoryt. Spiryt dla dzieciaków. Odkładamy na bok. Zobaczcie, wypaliłam ten od Roxany sojową świeczkę jedną. Mam jeszcze jedną nieruszoną. Tutaj mamy jakieś zęby szarka. Czekajcie. To jest albo dla Amadeusza, albo dla... Czekaj. Albo dla Tymona, albo dla Krzyśka. Ja wszystkie zęby dam w jedno miejsce. Drugi piryt jest dla drugiego chłopaka, bo i Ami, i Tymon chcieli piryt. Tutaj mamy kolejny ząb szarkowy. Ten wiem, że Krzysiek chciał. Chyba był najdroższy, bo coś 7 funtów kosztował. Znaczy najdroższy, który my kupiliśmy, bo były jej za 1000. Tutaj też mamy jakiegoś ząbka. Obsydian. Chłopaki chcieli. I tu mamy drugi obsydian. Ok, czyli tu mają. To wiem, że Tymon chciał. Kwarc. Damy tu. Patrz, jak ja wszystko pamiętam, kto co chciał. No to oczywiście, kto to mógł chcieć, prawda? No właśnie. Piryt. To są, widzicie, zobaczcie, są różne rodzaje pirytów. Tu mamy to, a tu mamy to. I no i one się dużo różnią, prawda? Później mamy... Ile oni tych zębów nabrali? Ja dziękuję. Wszystkie zęby tu daję na Krzyśka kubkę, bo nie wiem, on wie, które on chciał i które kto chciał. To chce, kto chciał Ami, ale ja wam to pokażę, wyciągnę. Akurat jest otwarty, więc się dobrze składa. Pewnie się zamknąć nie dało. Ami sobie taki... taką skamielinkę wybrał. Jak on to... Czekaj, jak to się po angielsku nazywa? Coś na sy. Jezu. Zapomniałam. Zawsze tak fajnie nazywa. Bo to się tak z kamielina tak jest po angielsku. Ojej, fosil. Musiałam sprawdzić, bo mi to spokoju nie dawało. Więc, bo a mi tak fajnie zawsze mówi. Mama, czy ja mogę ten fosil? Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy kalcyt żółty, chyba jeszcze kalcyt, tak, kalcyt niebieski. Tak. Kalcyt niebieski i co ja tu jeszcze wzięłam? A to nie ja wzięłam, tu mamy jakiś amonit. Kto to wziął? Ej, co ja tylko 4 kamyki sobie wzięłam? A, czekajcie, wyrzucimy to, bo tu pewnie jest z drugiej strony. A kto to sobie kupił? To nie wiem dla kogo. Znowu fosil. Wiem, że ten mały chciał Ami, a ten? Ale ładne. No i to w sumie wszystko. Tymon, Ami. Tu mają do podzielenia. Krzysiek to chyba... Krzysiek to chyba 2 albo 3 zęby aż wziął. No zawsze tymi zębami żyje, jak gdzieś wchodzimy. No a to są moje. No i wsio. Najbardziej jestem chyba zadowolona z tego pirytu.
No i fluoryt, bo zawsze chciałam mieć fluoryt. Ale kalcyty też zawsze chciałam. Kalcyt chciałam. Ten jest taki jeden z dość częściej spotykanych i chyba biały, a więc go wzięłam. No a niebieskie, dlatego mi się po prostu bardzo podoba. I teraz będę sprawdzała ich właściwości, jakie one tam mają, bo trzeba sprawdzić. No i co? No i w sumie tyle, jeśli chodzi o kamyczki, które z nami z Edynburga przyjechały. Dobrze. Zrobimy teraz hola z tego magicznego sklepiku. To w ogóle było muzeum, tak swoją drogą. Tam było przejście do muzeum czarownic. Kiedyś zamierzam odwiedzić to miejsce. Dokładnie. Ale z tego sklepiku. To były małe zakupy, takie symboliczne, 6 funtów. Ja po prostu nie szczymię. Ja muszę to już otworzyć. Jestem tak ciekawa, jak to wygląda, pachnie i w ogóle wiecie, jaka ja jestem. Dobra, otworzymy sobie. Dobra, widzę, że to się... Gdzie to jest? Gdzie jest ten? Tu. Gdzie ty jesteś, otwieraczu? O, widzę cię. Czekaj, w tą czy w tą stronę? Robimy w tą. Dobra, dam sobie pauzę i zaraz do was wracam. Dobra, mamy dziada. A ciężko było, wiecie? No co, zaś mam dawać pauzę? Nie, złaś. O, to zapakowali. Dobra, daję pauzę, zaraz do was wracam. Ej, co jak co, ale to było tak zapakowane, że to niemożliwe jedną ręką odpakować, bo dwoma było ciężko. Dobra, może się otwierać będzie normalnie. Jakoś, w miarę. Czy nie, czy też dać wam pauzę. Tak. O! O! Zaraz oszaleję. O! Mamy to. Dobra. Tak jak mówię, ja będę pasjansa sobie tym stawiać. Już tak dawno nie stawiałam sobie pasjansa. O, nawet chyba są po kolei powkładane. Coś tam nie zostało. No oczywiście, że zostało. No. No. Dobra. A! Asy. Dobra. Asy, jokery i te sprawy. To pewnie tu. Okej. Okay. Więc tak. Jeśli chodzi o tę. No jest przepiękny. Zaraz to Gandzi podeślę zdjęcia. No, znowu będzie piszczeć, wy wiecie. Dobra, dwójki, znaczy dwójki. Karo mamy w ten sposób zrobione. No przepięknie jest zrobione. Podoba mi się karo. I tu. No, to jest poukładane. Bardzo się rozsuwają, bo są świeże. O, i teraz przejdziemy w figury. Czekajcie, od dupka się zaczynają figury. Dobra, to tak. Jopek. Dama. Ciekawe, czy się różnią. Zostawię je tutaj i później porównamy, czy się różnią. Figury zostawię tu. Król. I as. Dobra. Później tutaj mamy. Dobra, tutaj mamy karo. Teraz lecimy z treflami. Dobra, tu mamy aż do 10. Odkładamy trefle. Trefle są, jak widzicie. A czemu ja tu mam trefla w ogóle właśnie? O, pomieszane. Zaraz to poukładamy. Ale dobra. Dupek. Damka, król, as. A tu już się pojawił nam as, kier. No to jak tu mamy kiery, tu mamy do 10 kiery, to tu sobie damy. I teraz mamy tak, dupek, dama. Nie, wyglądają tak samo, słuchajcie. Król i pik.
Aha, tutaj mamy przecież, asa. Dobra. I tutaj już mamy same piki. Dobra, tutaj będzie dupek, ok. Czyli tutaj mamy talię. Talię. Ok, gdzie jest dupek? Dupek. Dama. Król. As. I teraz jokery. Aha, jeszcze znalazłam asa, asa karo. Dajemy go tu. I mamy dwa jokery. I jokery są zarąbiste. Joker jest świetny. No niesamowity. No. Bardzo mi się podoba. A w ogóle chyba prześlę teraz też Gandzi to nagranie. Niech sobie zobaczy. A wy to samo nagranie zobaczycie we vlogu. Ona po prostu ma pierwszeństwo na te karty i tyle. Także Gandzia, pozdrawiam cię. Mam nadzieję, że miło ci się oglądało. I wiesz co? A cholera, no, że nie kupiłam dwóch. Ale ja będę musiała jechać jeszcze po paszporty do... I ja będę w okolicy. Jak będziemy jechali do Edynburga po paszporty, to w okolicy będziemy, bo ja tam zamierzam odwiedzić jeden vintage sklep i obok właśnie był tam, gdzie kupiłam te karty, więc ci kupię takie karty, masz obiecane to. No i z tego wszystkiego, co się tak zaaferowałam, zapomniałam, że jeszcze jedno mam przecież coś do pokazania, bo mamy Dragon's Blood. Scenty. Scenty. Zapachy w sensie, nie? No, ej. Dobra, daję pauzę i zaraz do was wracam. Dobra, jestem. Przy okazji sobie poukładałam tutaj. W międzyczasie Tymonek ze mną rozmawiał. Poukładałam sobie tutaj te karty. I wysypujemy. Wysypaliśmy. O, ciekawe jak się tego używa. I co, i gdzie ja je? A, to są te! Dobra, to są te małe. Ale fajnie. Nikt mi nigdy nie... Nikt mi nigdy nie dołożył. A tu mam. Dobra, się je stawia i się je podpala. I od razu sobie zapalę. Od razu sobie to zapalę. Nic już w środku nie ma. Cała paczuszka. No trochę tych scentów jest. No do następnej wizyty w Edynburgu na pewno wystarczy. A wiecie co? Nie, dobra, nie mogę wam tego jeszcze mówić, ale jeśli chodzi o Edynburg, to ja jestem zauroczona i... No dobra, powiem w skrócie, że częściej zamierzam tam być. Nie, nie zamierzam się tam przeprowadzać. Ale... Chciałabym częściej tam sobie jeździć właśnie na przykład na zakupy albo żeby pójść do knajpki, sobie na miasto popatrzeć. Dobra, koniec holu, jeśli chodzi o sklep magiczny. No to proszę Państwa, ledwo przyjechaliśmy i już mamy kolejny areszt domowy na przynajmniej tydzień. Teraz Tymon ma kropki. Ale wiecie co? Dobrze, że pojechaliśmy do Edynburga. Idealnie się to wstrzeliło, że Tymon kropek nie miał. Chociaż z drugiej strony pytanie, ile osób zdążył zarazić, bo to, że kropek nie było widać, tych bąbelków, to być może już zarażał. Ja nie wiem, jak to z tą ospą wygląda, bo Ami, jak jechaliśmy, on już nie zarażał. My siedzieliśmy w domu przez cały ten okres zarażania. Przestał zarażać. Akurat się tak wstrzeliliśmy, że już mu żadne bąble nowe nie wyskakiwały, więc już nie zarażał. No a ledwo przyjechaliśmy z Edynburga, on jeszcze wczoraj nic nie miał. Jeszcze patrzyłam na niego wczoraj, bo byłam ciekawa, kurczę, jak to, że on jeszcze nie miał ospy, a się nie zaraził od Amadeusza.
No i okazało się, że przez noc mu tych parę bąbli wyskoczyło. On teraz poszedł do łazienki i mówi: mama, mam tu bąbel. A ja mówię: o, masz ich dużo więcej. No, więc mamy areszt domowy. Kurczę, nie ma żadnego fajnego jedzenia w domu, a nie możemy iść do sklepu. A nie chce mi się znowu zamawiać online. Krzyśka wyśle, jak wróci z pracy. Mamy co jest, tylko chodzi o to, że nie ma nic takiego, wiecie, takiego fajnego, co by się zjadło. Aby się coś fajnego zjadło. Ale co? No. No dobra. Jakoś sobie damy radę. W ogóle kawę piję czarną, bo nie mam mleka do kawy. Bo Oatly przed wyjazdem wypiliśmy specjalnie, żeby Krzysiek wypił. Specjalnie, aby no nie stało w tej lodówce, bo to już później takie niefajne to mleko. No a wczoraj przecież w nocy no nic nie kupiliśmy, nie? Wiadomo, przyjechaliśmy przed 12 do domu. Nie, po 12 nawet w nocy. No. No to gdzie, kiedy, jak zrobić te zakupy? Ja też późno bardzo wstałam. Musiałam to odespać. Ja tak naprawdę wstałam gdzieś po 12, coś takiego. Chłopaki się grzecznie cicho bawili. No, tak naprawdę kawy teraz wypiłam. Zrobiłam jakiegoś hola. Jakiegoś hola. Zrobiłam hole, no bo już nie mogłam się doczekać, żeby zobaczyć te rzeczy, te karty, te kamienie, to wszystko już musiałam zobaczyć. No to musiałam je otworzyć razem z wami. No, no i tak siedzę i kurczę, mam tyle do nadrobienia, mam tyle rzeczy. Z Anią tutaj rozmawiam na temat kursu żywieniowego. Do tego kryształki trzeba przyszywać do. Wygadałam się. A, wyciszę wam. Kryształki trzeba przyszywać, ale nie powiem do czego. O, w ten sposób. I co? A w brzuchu mi burczy. Coś jeszcze miałam do zrobienia. W ogóle mam trzy pary spodni, tych haremek do uszycia. No, ale to w przyszłym tygodniu, na początku przyszłego tygodnia. Jeszcze trzeba będzie w najbliższym czasie odebrać w końcu wylicytowane rzeczy, które wylicytowałam. Ubrania, bo była aukcja. Była sprzedaż online ubrań dla Eli na Facebooku. Parę rzeczy kupiłam. I co jeszcze trzeba zrobić? No i montowania będzie dużo vlogów. Będzie bardzo dużo montowania vlogów. Nagram wam oczywiście odcinek na temat wrażeń, jakie nas tam spotkały w Edynburgu. Edynburg moim okiem. Co jeszcze? No, to wszystko. W sumie o tej ospie chciałam wam powiedzieć, że areszt domowy, to kurczę, wakacje, a dzieciaki nie mogą po prostu korzystać z tych wakacji w pełni, bo tak. Jeszcze przed wakacjami, no wakacje zaczęły się tą złamaną, tym pękniętym obojczykiem Tymona. Tymon wydobrzał, już by mógł iść się pobawić coś, no to Amadeusz dostał ospę, więc nie można wychodzić. Pojechaliśmy na 3 dni do Edynburga. Pierwsze wyjście nasze wtedy było. Pobawiliśmy się w Edynburgu, poszaleli na placu zabaw, wróciliśmy i znowu musimy siedzieć w domu. Jeju! A wakacje zaraz się kończą, a Ami teraz w sobotę ma urodziny. Ja myślę, że do soboty może Tymonowi już przestaną nowe bąble wyskakiwać. Weźmiemy go w obroty. No. Tak to wygląda. No, 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 no. Ale dobra, to nie są ostatnie wakacje. Za rok też będą wakacje, może będą trochę lepsze. No jakby nie było fajne wakacje, bo do tego Edynburga pojechaliśmy, a im się tak bardzo podobało. Znaczy, Tymonowi trochę mniej, nie? Jak słyszeliście na nagraniach, ale Amadeuszowi bardzo się Edynburg podobał. Mówi, że chciałby tam w ogóle na miesiąc nawet zostać. Ja też. No. I takie wakacje jakieś, takie dziwne. Dobra, kończę, nic. No nie wiem.
Nie wiem, nie wiem. Montowania tyle vlogów mam, że się w głowie nie mieści. No, już tak wieczorem w nocy do drugiej siedziałam i oglądałam te filmiki, po co ponagrywam. Będzie bardzo dużo. Będzie spam po prostu. Wy już to wszystko widzieliście, ten spam edynburski. Mam nadzieję, że wam się te vlogi podobały, bo zamierzam się postarać przy montażu i mam nadzieję, że te starania zobaczyliście w zmontowanych vlogach. No chyba, że się nie postaram, to też będziecie widzieli, albo i nie. No nie, po prostu już się nie mogę doczekać, kiedy trochę tego Edynburga zobaczycie, co tam robiliśmy, bo było bardzo fajnie i mam takie poczucie spełnienia, że zobaczyłam dużo. Wiadomo, że chciałoby się więcej zobaczyć, ale zobaczyłam dużo i też chcę, żebyście wy te dużo zobaczyli i z nami trochę przeżyli tego wyjazdu, który już się odbył. No i co? Widzimy się później jakoś tak. Przywieźliśmy też magnesy. Ten magnes wybrał Krzysiek, ten magnes wybrał Ami, a ten magnes wybrałam ja. Tutaj mamy Victoria Street. No, oczywisty wybór. Tutaj mamy panoramę Edynburga w pięknej, kolorowej odsłonie nocnej. I tutaj mamy zamek. Krzyśkowi się podobało, bo Amadeuszowi się chyba tutaj kolory podobały i ogólnie całość. Krzyśkowi się podobało, że jest i krata szkocka, i zamek. No, a ja tak jak mówiłam, no, wiadomy wybór. Wy jeszcze mojego szala nie widzieliście w całej okazałości. Pralka, przepraszam. I jest to. Już wam wszystko powiem. Jest to 100% wełny owczej. I jeśli chodzi o wzór, jest to wzór, dokładnie tartan klanu Mackenzie. A skąd to wiemy? Ponieważ to tu jest napisane. Zresztą nawet pan w sklepie mi powiedział, że to jest to. Czekajcie, czy tutaj na metce coś ciekawego jeszcze mamy do pokazania? Oprócz tego, że Edynburg i że od 1437 roku. No, dobrze, dobrze. Zatem mój włos. Zatem mój piękny szal. Zakup. Tak jak już wspominałam, nie wegański, ale wysoko jakościowy na wiele lat. Jest to, uważam to jako oryginalny i bardzo prestiżowy, element modowy wręcz. Tradycyjny, a przy tym modowy. Połączenie tradycji z modą. Bardzo mi się to podoba. Coś jeszcze chciałam na ten temat powiedzieć, ale mi wyleciało z głowy. No, będę nosić z dumą. Jakiś czas temu, no nie wiem, w zeszłym miesiącu, byliśmy z Amadeuszem zobaczyć taki sklep, który się niedawno u nas otwarł. Taki kolekcjonerski, właśnie pod kątem Pokemonów i innych takich stworów. No i Amadeusz wybrał sobie parę rzeczy. Doszliśmy do wniosku, że wybierze sobie, że pójdzie sobie do tego sklepu, jak będzie miał urodziny. No i dzisiaj Ami ma urodziny i był z Krzyśkiem w tym sklepie i wybrał sobie Pikachu, Charizard, o ile dobrze mówię, Charizard, tak. I taką skrzyneczkę. Tutaj są karty. Co tam jeszcze, Krzysiek, jest karty? Co tam jest jeszcze? Nie wiem, przeczytaj, nie wiem. O! To jest jakiś mystery box po prostu. No i To są te jeszcze. karty Pokémon chyba, nie? No, karty to wiem. No i jeszcze Tymonek sobie drugiego. Tymonek też dostał takiego samego Pikachu, ale nie ma go tu. No, zatem mamy dzisiaj urodziny Amadeusza. No i to są już jego 8 urodziny, ale mi to dziecko szybko rośnie. A zobaczcie, jaki on był malutki. No zobaczcie. Nie wiem, ile on miał.
Ale maluś był. No a tutaj tort z jego ulubionymi batonikami. Wyspa one się nazywają, nie? Nie, to nie są te. Ale Ale on te też to jest lubi. prawie to samo. Chciał czekoladowy to jest, no. No w każdym razie Cadbury to też robi, nie? No, Tak. także będzie zadowolony. Akurat torta jeszcze nie widział. Wow. Wow. Ten pies mały paket ma kilka małych Pokémon. To są jakieś. Ten to jest chyba elektryczny ten tutaj. No, czyli mamy. O, taki mały segregatorek, zobacz. Wow, fajny. Taki mały taki podręczny.